find like 4 minutes to go. Dwudziesta szósta kolejka czwartej ligi grupy północnej. Luboński kontra Notec Sieczanków. Już dziś piłkarze lubońskiego lidera czwartej ligi mogą zapewnić sobie awans o szczebel wyżej. Do zakończenia pozostaną jeszcze 4 kolejki. Tylko zwycięstwo! Tylko zwycięstwo! Rozproszycie go, cicho! Drugi rzut karny dla Lubońskiego został wykorzystany, a strzelcem gola grający z ósemką Dawid Strzycki. Luboński prowadzi z Notecią 1-0. Widzicie, 3-0, no jeżeli tak to się zakończy albo podwyższonym wynikiem, no to witaj trzecia ligo. No cieszymy się z tego bardzo, troszeczkę się obawialiśmy tego meczu, że będzie tak jak poprzedni, tutaj u nas trudny i będzie pierwsza połowa pod takie dyktando wolne. Udało się nam strzelić jedną bramkę, wiadomo, zaraz poszła druga, trzecia, chociaż gra nie jest najlepsza. Można trochę więcej podań między sobą powymieniać i stworzyć więcej okazji. Troszeczkę za dużo brniemy do przodu na siłę, ale wynik jest. Będą 3 punkty na pewno, bo nie wierzę, żebyśmy mogli tutaj to stracić. No i będzie ten upragniony awans. Trzecia zmiana w drużynie Lubońskiego. Boisko opuścił Jan Matyszewski, a drugie miejsce na boisku Tomasz Nawrot, numer 17. Pewne jest, że przyszły sezon zagra już na boiska trzeciej ligi. Mistrz Lubański wywalczył ten awans, którego brakują wszyscy. Lubo! Lubo!
Teraz zakładane są symboliczne koszulki, które ubieczają awans do trzeciej ligi. Maćkowia, Sebastian Maćkowia, Maciej Smoliwski, Krzysztof Szerszeń, Maciej Szymanek, Przemysław Wyrwa, Jacek Zielonka. Serdeczne gratulacje dla tych Cóż można powiedzieć o tym wyniku? No wynik konsekwentny, grali do końca, zasłużenie wygrali. Niestety nie mogliśmy skorzystać ze wszystkich swoich zawodników, bo dużo pauzy, kontuzji. Podstawowych 7 graczy nie grało dzisiaj w naszym zespole, także nie można powiedzieć, że w 100% jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, bo po prostu same 19-latki grały. Jeden grał 28-latek w naszym zespole, pozostali mieli 19-18 lat. Także ja z gry mogę powiedzieć, że jestem mało wiele zadowolony, a wynik poszedł w świat nie tak, jak było. Tylko mogę gratulować. Dziękuję. Nic więcej na ten temat. Przed i przed każdym meczem mówię, że ten awans, on prędzej czy później będzie. Dzisiaj jeszcze ten punkt kulminacyjny nastąpił i jesteśmy trzecioligowcem. Tutaj już możemy otwarcie o tym mówić. Kolejne mecze, które przed nami, to są mecze tak naprawdę nie o to, aby dokończyć ten sezon, ale o to, aby być zespołem niepokonanym w rundzie, jeżeli chodzi o ligę. I cel numer jeden w tej chwili już, po tym awansie, no zdobycie Pucharu Polski. Nie będę ukrywał, że bardzo poważnie myślę o tym pucharze i zresztą zawodnicy też. Taki sobie postawiliśmy cel i chcemy zrobić wszystko, aby w tym finale wojewódzkim się znaleźć i reprezentować Wielkopolskę na arenie już tutaj krajowej. Snajperem, najlepszym strzelcem jest Łukasz Kubiek. Dokładnie tak. No, dzisiaj czyli kolejną bramkę, też musiałem pogratulować narodzin syna, no, urodził mu się 2 dni temu syn. Niejedna kołyska dzisiaj była wykonana. To pokazuje tak naprawdę, że ten zespół ma jakość, ten zespół ma swój cel i mówię tu, niewielkie korekty są potrzebne, aby kontynuować tą pracę, tą współpracę, która tutaj do tej pory jest. Kiedy trener uwierzył, że ta trzecia liga będzie? Dzisiaj, tak naprawdę dzisiaj, bo no, jestem człowiekiem nastawiony optymistycznie i naprawdę zawsze patrzę w przyszłość optymistycznie, ale tak jak powiedziałem, dopóki są matematyczne szanse, to trzeba liczyć się z tym, że gdzieś tam się ta noga może powinąć. No, dzisiaj mogę powiedzieć, że tak naprawdę uwierzyłem i wiem, że już nam nikt ani nic nie jest w stanie przeszkodzić w tym awansie. Panie prezesie, to cóż, no mamy trzecią ligę. Bardzo się z tego cieszymy, że mamy trzecią ligę po 15 latach. Radość jest olbrzymia. Wszyscy się cieszymy, radujemy, bo 2,5 roku pracy razem z firmą Fogo udało nam się po prostu to stworzyć, tą trzecią ligę. Nie? Dzięki pracy trenera Dreyera, no, była to ciężka, solidna i dosyć taka bardzo konsekwentna praca. W każdym calu pracy trenerskiej. Co należy zrobić, żeby właśnie móc grać w trzeciej lidze? Co należy ze stadionem zrobić? Bo kibice tutaj się niektórzy dopytują po prostu, jak ten stadion musi być wyglądać. No, była tydzień temu komisja z Wydziału Gier i z Wydziału Dyscypliny. Panowie przyjechali i przeszliśmy cały stadion. Jeżeli chodzi o szatnie, to ten specjalnych uwag nie mieli. Jedynie mają zastrzeżenia do drogi dojścia, bo niestety musi być odizolowana od przejścia między kibicami. My w tej chwili taką prowizorkę mamy, że odgradzamy bramą i bramy zamykamy, środkiem chodzą piłkarze, nie? Ale się okazuje, że te płotki, co mamy zrobione, to są siatki, nie powinny takie, powinny być stalowe, mocne, przynajmniej 1,5 metra wysokie. Zalecenie jest, żeby poszerzenie płyty boiska przynajmniej 8 metrów, a w tej chwili mamy 62 metry, musi być 70 metrów przynajmniej płyta boiska. No i ogrodzenie siatki, które mamy, jest nieprzepisowe, musimy do samych ławek dosunąć, będziemy likwidowali pierwsze 2 rzędy ławek i podniesiemy płot do 1,5 metra. Chodzi o to, żeby z tamtej strony od akwanetu zrobić strefę dla kibiców przyjezdnych. To troszeczkę będzie wymagało pracy, pieniędzy, no i cierpliwości ze strony naszej, no i po prostu tu się kłaniamy i robimy ukłon
w stronę władz miasta, żeby nam radni wreszcie zaczęli też pomagać w tej materii, bo jak do tej pory, to owszem, z ostatnio jak wygrywamy mecze, z paru radnych zaczyna się pokazywać pierwszy raz czy drugi raz. Widziałem nawet sekretarza urzędu pana Piaseckiego na meczu. Nie wiem, czy to chwała mu, czy tylko zbieg okoliczności, że przyjeżdżał rowerem i go zaciekawiło, że było dzisiaj, no nie przesadzę, ale ponad około do 200 ludzi dzisiaj może było, może i nawet więcej było na meczu dzisiaj. Co na Lubońskim z tytułu położenia nie zawsze się zdarza, że jest tyle kibiców, nie? Ale wynik swoje robi i przez to też kibice zaczynają przychodzić. Mam nadzieję, że na trzecią ligę tu będziemy mieli dużo, dużo lepiej. Nie wiem, czy kiedyś wspominałem, ale po rozmowach z władzami miasta w tej chwili będziemy modernizowali też obiekt, nie? W planach jest na przyszłość po prostu likwidacja tych trybun, całkowicie przeniesienie od strony Dąbrowskiego, tam będą trybuny z tamtej strony, żeby nie było kolizji między kibicami a piłkarzami. Takie są wymogi UEFA, PZPN-u, WZPN-u, także w przyszłości może się uda, jak pozyskamy sponsorów. W końcu władze miasta już prawdopodobnie podpisują na początku czerwca, mają podpisać z Urzędem Miasta Poznania pozyskanie obiektu sportowego i będziemy powolutku przystępowali do rozmów ze sponsorem lub ze sponsorami w sprawach inwestycji tutaj na tym obiekcie.